pieniądze za praworządność, zapadł wyrok TSUE, Kanada, Rosja, a w Polsce trwa przeciąganie liny w sprawie obostrzeń, maseczek i innych spraw związanych z koronawirusem. Zaczynamy! Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty Plus. Są ze mną pan Witold Gadowski, witam serdecznie. Dzień dobry. I po drugiej stronie internetu pan redaktor Łukasz Warzecha, witam mniej serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy, dziękuję serdecznie za wszelkie formy wsparcia tego, co dzieje się tutaj na kanale, co dzieje się na naszym portalu, co dzieje się w naszych produkcjach filmowych, a dzisiaj szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, polecić Państwa intencji i uwadze film Bóg, a właściwie jego przedpremierowy pokaz, w którym można uczestniczyć, który można będzie zobaczyć, jeśli Państwo zadecydują się na wsparcie właśnie tego, co robimy i takich właśnie produkcji. Wszystko w opisie tego filmu. Zachęcam, przedpremierowy pokaz naprawdę wyjątkowego filmu Bóg. Szanowni Panowie, wyrok TSUE zapadł. Pieniądze za praworządność. I tak, z jednej strony minister Ziobro, wiceminister Kaleta krytykują, mówią, że to jest katastrofa, błąd Morawieckiego i tak dalej, a kancelaria premiera uspokaja, że no właściwie to nie jest tak źle, że to być może nie dotyczy Polski. Prezes Kaczyński mówi, że zostaliśmy oszukani przez unijne trybunały. No dzieje się wokół tego tematu bardzo, bardzo dużo. Ja chciałbym zacząć od pana redaktora Łukasza Warzechy, aby skomentował, odniósł się, co właściwie się wydarzyło i czy jest się czego bać, bo jak czytałem na Twitterze, pan dosyć tak w ostrych słowach stwierdził, gdzie właśnie się znajdujemy i jaka jest nasza sytuacja. To prawda, choć nie miałem na myśli tylko i wyłącznie tej sprawy, co zaznaczyłem również w tym twecie, który pan tak oględnie zacytował. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o tę kwestię, to powiedziałbym tak, nie jest tak źle, ale żeby było bardzo dobrze, to też nie powiem. A teraz do szczegółów. Otóż przypomnijmy sobie, jak to wszystko się zaczęło, ta historia. Pan premier Morawiecki w połowie 2020 roku bardzo potrzebował pochwalić się sukcesem, którego od niego oczekiwał Jarosław Kaczyński, kiedy powierzał mu funkcję premiera, bo ta decyzja była już wtedy związana z takim planem, że to pan premier Morawiecki zdobędzie, poruszając się bardzo sprawnie, jak przekonywał w brukselskich korytarzach, zdobędzie dla Polski duże pieniądze w następnej perspektywie budżetowej. No i właśnie nadeszły te negocjacje, no tylko pojawił się ten problem, że zaczęto mówić o uzależnieniu względnie dla Polski korzystnego układu właśnie od zatwierdzenia jednocześnie tego mechanizmu pieniądze za praworządność. No i pan premier się na to zgodził wtedy. Zgodził się, ale przyjechał i powiedział, że ta zgoda to jest taka właściwie mało znacząca, ponieważ w konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej jest powiedziane, że ten mechanizm to będzie wykorzystywany tylko w sytuacjach, kiedy będzie chodziło o pieniądze, wyłącznie o pieniądze, że one mogą być źle wykorzystane, że nie będzie tam żadnych ogólnych sformułowań. Ja czytałem sobie wczoraj wieczorem, co pan premier wtedy dokładnie w Sejmie mówił. On miał takie wystąpienie, w którym się bardzo chwalił tym swoim sukcesem. To było, nawiasem mówiąc, 22 lipca 2020 roku. I w tym wystąpieniu poświęcił kilka minut dosłownie właśnie kwestii mechanizmu pieniądze za praworządność, mówiąc, że to właściwie jest załatwione. Ale już wtedy niektórzy, no w tym pan minister Ziobro, zwracali uwagę na to, że konkluzje szczytu to nie jest zapis samego rozporządzenia. To nie jest, one nie mają mocy prawnej. Owszem, w Unii Europejskiej jest tak, że konkluzje są czymś więcej niż tylko taka zwykła deklaracja polityczna, ale jednak nad konkluzjami zdecydowanie są same akty prawne. No i teraz jak spojrzymy, co w tym akcie prawnym, który TSUE uznał za prawidłowy, obowiązujący, co w nim mamy, to po pierwsze mamy w nim odwołanie, w artykule drugim tego rozporządzenia mamy odwołanie do artykułu drugiego z kolei Traktatu o Unii Europejskiej, który w takich bardzo ogólnych terminach mówi o tym,
na jakich wartościach Unia się opiera. I tam sobie może podstawić, kto chce dowolne rzeczy. No jak wiemy, europejska lewica na przykład podstawia pod ten artykuł drugi kwestię równouprawnienia mniejszości seksualnych. Dalej mamy uściślenie, kiedy ten mechanizm pieniądze za praworządność może zostać uruchomiony. To jest artykuł czwarty tego rozporządzenia. I tam rzeczywiście jest pewne zawężenie do spraw, które no, ogólnie rzecz biorąc dotyczą kwestii wykorzystania budżetu unijnego. Ale to zawężenie jest takie, powiedziałbym, no, mało precyzyjne, bo jak się wczytać w te punkty, które tam są, to w zasadzie może to dotyczyć wszystkich elementów ustroju państwa. I tutaj pozwolę sobie zacytować tylko ostatni z podpunktów tego artykułu. To jest artykuł, który się składa z dwóch ustępów. Ustęp drugi ma te podpunkty i podpunkt H mówi, że o uruchomieniu mechanizmu, to uruchomienie mechanizmu może też nastąpić w wypadku, kiedy pod lupą znajdą się inne sytuacje lub działania organów mające znaczenie dla należytego zarządzania finansami w ramach budżetu Unii. No, czyli praktycznie wszystko. No bo inne organy to może być równie dobrze, nawet nie wiem, no bo w ostateczności można tutaj nawet i system wyborczy podciągnąć pod to. Więc z jednej strony rzeczywiście jest to sformułowane w taki sposób, że trochę mi trudno sobie wyobrazić, jakby ten konkretny mechanizm można wykorzystać do forsowania kwestii czysto światopoglądowych, ale z drugiej strony można go absolutnie z całkowitą pewnością wykorzystać do forsowania właśnie kwestii dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości, a nawet w ogóle ustroju państwa. No więc ten dobry humor premiera Morawieckiego sprzed półtora roku nie był uzasadniony, podobnie jak moim zdaniem nie są uzasadnione te deklaracje obecne, w których pan minister Szymański czy pan premier Morawiecki wskazują na uzasadnienie, konkluzję tego orzeczenia TSUE, które też tam wskazuje, że no ale chodzi o pieniądze. No tak, tylko że właśnie z tego rozporządzenia widzimy, jak to jest szeroko rozumiane. I ostatnia kwestia, oczywiście narzędzia, z takimi narzędziami w Unii Europejskiej jest tak, że one mogą zostać użyte, a mogą tylko tak wisieć jak miecz Damoklesa i nigdy nie spaść. Bo bardzo dużo jest kwestią woli politycznej, a te sformułowania wszystkie są dlatego tak nieostre, no że właśnie w zależności od woli politycznej czy potrzeby politycznej podkłada się pod nie to albo tamto. Natomiast jak spojrzymy na dotychczasową praktykę i to, co się dzieje, to ja nie mam absolutnie najmniejszych wątpliwości, że ten mechanizm w ciągu prawdopodobnie paru miesięcy będzie próba użycia go przynajmniej po to, żeby w znaczący sposób wpłynąć właśnie na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości. A trzeba też powiedzieć, że rację mają osoby z otoczenia pana ministra Ziobry, kiedy wskazują, że tam ułatwiono wprowadzenie w życie tego mechanizmu w stosunku do takiego standardowego mechanizmu praworządności, który jest opisany w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, bo tam na końcowym etapie potrzebna była jednomyślność w Radzie Unii Europejskiej, żeby wprowadzić pewne sankcje wobec danego kraju. Oczywiście poza tym jednym krajem, to wszyscy musieli się zgodzić. A tu już tego nie ma. Tu też jest procedura paruetapowa, tam uzgodnienia z Parlamentem Europejskim, ale w Radzie Unii Europejskiej jest już po prostu głosowanie kwalifikowaną większością, czyli po prostu większościowa decyzja. I tutaj, żebyśmy mieli po swojej stronie jeden, dwa kraje, nic nam to nie pomoże. Jeżeli ten mechanizm będzie miał być przeciwko Polsce wykorzystany, to to się prawdopodobnie niestety uda. Szczerze mówiąc, te głosy takie chyba też między innymi prezesa Kaczyńskiego czy innych tam, czy innych polityków Zjednoczonej Prawicy, które mówią, że te gremia unijne oszukały też i Komisję Europejską, i inne, bo inaczej miało być, a jest tak jak jest. Więcej głosy krytyczne pojawiają się, że tak naprawdę ten wyrok może ułatwiać budowanie no, takiego superpaństwa unijnego, które właśnie wpływa na te państwa członkowskie, właściwie reguluje im, tak jak pan Łukasz Warzecha mówił, czy to wymiar sprawiedliwości, czy nawet ustrój. I komentarz Witold Gadowski. Niestety powroty premiera Morawieckiego z Brukseli przypominają mi coraz mocniej powrót Chamberlaina z Monachium.
Wtedy w 1938 roku Chamberlain wrócił i powiedział: przywiozłem wam pokój. No za rok była wojna. I teraz jest podobnie. Przywiozłem wam pieniądze, przywiozłem wam kolejny sukces. Tylko wrócę na przykład do sprawy Turowa. Przy sprawie Turowa pan premier Morawiecki wrócił do Polski z tarczą propagandową naturalnie. Załatwiłem sprawę. Nie dodał, że co prawda nieformalnie, ale zobowiązaliśmy się jako strona polska do respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zamian za to. Tymczasem ani w Maastricht, ani w Lizbonie nie popełniono żadnego zapisu, który mówiłby, że państwa członkowskie muszą uznać nadrzędność orzeczeń TSUE wobec sądów krajowych. Niemcy nieustannie kontestują orzeczenia TSUE i właściwie o tym się nie mówi. Natomiast my musimy się do tych orzeczeń stosować. I słusznie minister Ziobro robi tutaj hałas, bo podnosi to, co jest zamiatane pod dywan. Podnosi to, że wystarczy odwołać się do instytucji europejskich z pominięciem nawet instytucji polskich, aby uzyskać spodziewany efekt. Oczywiście chodzi o to, że trzeba być po odpowiedniej stronie politycznej barykady, jakbyśmy to obrazowo określili. Więc mówiąc krótko, coraz gorzej to się komentuje, bo coraz gorzej wygląda to europejskie ciasto. Ta Unia Europejska przypomina takie ciasto bezkształtne, które zaczyna oblepiać Polskę i tym oblepianiem zaczyna pozbawiać nasz kraj powietrza. I to jest taka metafora, która przychodzi mi do głowy, gdy o tym myślę. Natomiast to, co uprawia prezes Kaczyński, no to jest przygotowanie do operacji to nie ja, to kelner. Czyli jeżeli Morawieckiemu kompletnie nie wyjdzie w negocjacjach z Unią Europejską, to wtedy prezes Kaczyński wyjdzie i powie: co prawda wysoki, ale zły dworzanin, a car nie wiedział. Jeżeli mogę dodać do tego, co powiedział Witold Gadowski, to tak, mnie się też tak wydaje, to znaczy ja bym powiedział, że ta sytuacja z wyrokiem TSUE jest taką wisienką na torcie różnych, no mówiąc w cudzysłowie, wpadek i niepowodzeń Mateusza Morawieckiego. I oczywiście to będzie powodowało kolejne napięcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale ja bym dzisiaj postawił tezę, że jeżeli wynik, w zależności od tego, niezależnie od tego, jaki będzie wynik następnych wyborów, to Mateusz Morawiecki już takiej roli nie będzie odgrywał po tych wyborach, jak odgrywa teraz. Natomiast bardzo mi się spodobała ta metafora, której Witold użył, mówiąc to nie ja, to kelner, bo tutaj muszę, dzisiaj o tym nie rozmawiamy, ale muszę tutaj przytoczyć słowa pana prezesa Kaczyńskiego, który z kolei w kontekście Polskiego Ładu stwierdził, że no pracowali nad tym ludzie, którym, to jest świeże stwierdzenie, pracowali nad tym ludzie, którym kompletnie nie zależało na dobrym wyniku i żeby to dobrze wyszło. No to ja rozumiem, że to byli jacyś ludzie, którzy zupełnie przypadkowo znaleźli się w Ministerstwie Finansów. Jarosław Kaczyński nie ma z tym nic wspólnego, Mateusz Morawiecki być może też nie, bo takich ludzi można kupić w każdym sklepie z ludźmi. Oni po prostu se tam weszli, coś zrobili, nikt nie miał nad tym kontroli i nikt za to nie odpowiada, a Tadeusza Kościńskiego to my w ogóle nie znamy i nie wiemy, kto to był. Tak, tak. To przechodził obok stragarzami i po prostu wszedł. Tam prezes Kaczyński chyba też jeszcze mówiło, że obsadzono, tak zupełnie ktoś inny wsadził tych ludzi, że może nie panowie ministrowie, którzy ciężko pracują, ale tam gdzieś w tle jacyś ludzie, którzy rzeczywiście przygotowywali tą reformę podatkową. Oczywiście to kuriozalne i dość zaskakujące słowa. No człowieka, który właśnie mówi, tak jak pan Gadowski mówi, że to nie ja, to kelner. Ale w kontekście jeszcze tego wyroku TSUE, też takie głosy się pojawiają, co panowie uważają, że mówią, że może dobrze się stało, to nie będziemy tych unijnych pieniędzy brali, nie będziemy nic pożyczali, najwyżej się pożyczy od kogoś innego, nie będziemy nikomu nic winni, a przynajmniej nie tyle, co bylibyśmy. A to jest kompletnie niefrasobliwe, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my już właściwie powoli zaczynamy być płatnikiem netto Unii Europejskiej i te pieniądze, które wpłacamy, dotychczas wracały jakoś tam, oczywiście obwarowane ideologicznie i różnymi bzdurami biurokratycznymi Unii Europejskiej, ale wracały. A teraz, jeżeli te pieniądze nie wrócą, no to będzie
solidna dziura w naszym budżecie. Jeszcze nie znamy danych za 2021 rok, jaki był deficyt finansów publicznych, o ile zwiększono dziurę budżetową. Przypomnę tylko, że w roku poprzednim, 2020, to było 270 miliardów złotych. Więc gdyby stosować analogię, to możemy powiedzieć, że mamy już dziurę około 500 miliardów. Można wtedy śmiało zaryzykować twierdzenie, że Edward Gierek powinien chodzić do szkoły do Mateusza Morawieckiego. Ale to oczywiście byłoby zgryźliwe. Natomiast nasze finanse publiczne nie mają się wcale tak dobrze, jak mówi o nich propaganda telewizji TVP i aż tak źle, jak mówi o nich propaganda TVN. Nie są w najlepszym stanie, ale bez tych pieniędzy unijnych po prostu sobie nie poradzimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, które w tej chwili trwają. Mhm. I pan redaktor Łukasz Warzecha, też kwestia, no, zaistniała też propozycja polexitu, a może właściwie rzućmy to wszystko i wychodźmy, dajmy sobie spokój. Myślę, że czy minister Ziobro, czy jego współpracownicy gdzieś ten wątek zaczną albo już poruszają. Rzućmy to wszystko i wyjedźmy w Bieszczady. Ja się zgadzam, właściwie chciałem powiedzieć mniej więcej to samo, co powiedział Witold, to znaczy, no, jaki jest sens pozostawania w tej strukturze, jeżeli bardzo istotny element korzyści z pozostawania w niej, nie jedyny moim zdaniem, ale bardzo istotny, zniknąłby, czyli pieniądze unijne, nawet jeżeli nie całe, ale w jakiejś części, to po pierwsze. Po drugie, czy nam się to podoba, czy nie, mnie się akurat nie podoba, ale tak jest po prostu. W dużej mierze polska gospodarka i różnego rodzaju sektory są uzależnione od pieniędzy unijnych. Owszem, moglibyśmy próbować się od nich uniezależnić, ale to by wymagało stopniowego odchodzenia od tego, stopniowego przebranżowiania się przez kolejne firmy, i to by trwało lata, to jest proces na lata. Natomiast to nie jest proces, który może się dokonać natychmiastowo. Gdybyśmy nagle stracili jakąś znaczącą część z tej głównej perspektywy budżetowej, no bo tu trzeba przypomnieć, że o ile mamy zawieszone uznanie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, czyli nie dostaliśmy pieniędzy z Funduszu Odbudowy, to teraz w przypadku tego mechanizmu mówimy już o pieniądzach również ewentualnie z głównej perspektywy budżetowej, z tego zasadniczego budżetu, czyli na przykład fundusze spójności. Więc jeżeli byśmy tego nie dostali, no to dla ogromnej części przedsiębiorców, którzy na przykład pracują dla samorządów chociażby, byłby to gigantyczny problem. My po prostu nie jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli chodzi o pana ostatnie pytanie, to ja powiem tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby prowadzić otwartą dyskusję również o tym, do którego momentu pozostawanie w Unii Europejskiej jest dla nas korzystne, ale jednocześnie jestem zwolennikiem poglądu, że z powodów już nie finansowych, tylko po prostu geostrategicznych, na razie nie mamy alternatywy w takiej sytuacji, jaka jest. I to jest niestety tragiczne, bo jednocześnie obawiam się, że mamy bardzo mizerny wpływ na to, jaki kształt Unia Europejska przybiera, a przybiera kształt bardzo zły. Natomiast absolutnie nie jestem zwolennikiem wykluczania z debaty takiej tezy i wykluczania z debaty pytania, w którym momencie i na jakich zasadach moglibyśmy uznać, że po prostu już nam się to nie opłaca, przy czym poprzez nieopłacanie się nie rozumiem tylko kwestii finansowych, ale rozumiem kompilację wszystkich kwestii, a więc także kwestii politycznych, światopoglądowych, właśnie strategicznych i finansowych, no bo to by trzeba zrobić taki solidny, podsumowujący wszystkie te sfery rachunek zysków i strat. Mhm. Zwłaszcza, że tak jak pan słusznie zauważył, Unia Europejska zmienia się w coraz gorszą stronę. Tutaj ten wyrok TSUE, bez zmian jakichś traktatów wspomnianych tu przez pana, czy choćby Maastricht, czy lizboński, a tutaj kształt tej Unii Europejskiej się zmienia. I można sobie wyobrazić, można antycypować taką sytuację, że to kolejne wyroki tego czy innego gremium sądowego Unii, ten kształt Unii będzie coraz bardziej zmieniało na naszą niekorzyść. No niestety są to podstawowe zasady Murphy'ego. Jeżeli powołujemy biurokrację, to ta biurokracja z nudów musi się czymś zajmować. Coraz więcej ludzi pracuje w dziwnych instytucjach i oni muszą tworzyć sobie kompetencje. A więc mamy do czynienia z takim potworem, który zjada po kawałku całą Europę. To jest ten biurokratyczny potwór Unii Europejskiej. Stworzono
TSUE, na początku tylko po to, żeby dekoracyjnie, znaczy myślę, że zamysł był od początku inny, ale wyglądało to dekoracyjnie i niegroźnie, ale skoro już istnieje, no to TSUE poszerza sobie zakres swoich kompetencji, niezależnie od traktatu. To jest po prostu martwi. No to ja tutaj mogę jeszcze dodać do kwestii poszerzania sobie kompetencji przez TSUE, że przypominam sobie nie tak dawną, sprzed paru tygodni, wizytę w Brukseli, gdzie razem z grupą polskich dziennikarzy miałem okazję rozmawiać z panią komisarz Jourovą, komisarz do spraw właśnie praw człowieka między innymi, i zadałem jej takie pytanie, no jak to jest z kompetencjami TSUE, no przecież Polska twierdzi, że TSUE przekracza swoje kompetencje, kto ma to stwierdzić? Na co pani komisarz odpowiedziała, że przecież to TSUE określa, gdzie są kompetencje, gdzie jest granica kompetencji Unii Europejskiej, więc jeśli TSUE uznaje, że ma kompetencje w danej sprawie, no to znaczy, że je ma, bo samo tak uznało. No, czyli mamy po prostu paragraf 22, ale to prowadzi do wniosku, że TSUE naprawdę staje się organem niebezpiecznym. Kiedyś było inaczej. W ogóle, jak ja sobie przypomnę, były takie czasy, to jeszcze za komisji José Manuela Barroso, kiedy komisja była uważana za obrońcę słabych państw Unii, TSUE było uważane za taki organ, który w razie czego może właśnie w imieniu słabszych państw Unii poskromić niektóre organy unijne. To już dawno odeszło w przeszłość. To już jest w ogóle zupełnie inny układ. No w tej chwili TSUE, jakbyśmy spojrzeli na to, jak się Trybunał zachowuje, jest tak naprawdę najgroźniejszy w tej batalii o nieograniczone poszerzanie kompetencji unijnych. TSUE wysuwa się na czele i w związku z tym rozumowaniem, które zacytowałem, a które nie jest tylko rozumowaniem pani Jourovej, bo to w zasadzie jest rozumowanie powszechne w całej Komisji Europejskiej i w wielu innych miejscach tej instytucjonalnej układanki unijnej, no to TSUE tutaj wysuwa się na czoło i TSUE będzie taką awangardę stanowiło niepohamowanego poszerzania kompetencji Unii Europejskiej poza ten zakres, który został wprost przyznany w traktatach. Tym bardziej takich spraw, za które Polska czy też rząd może być jakoś tam sekowana, jest całkiem sporo. Właśnie system system wymiaru sprawiedliwości, kwestia ochrony życia, praw kobiet, praw od osób LGBT i tak dalej. Tutaj cała ta światopoglądowa ścieżka stoi otworem, za co można tą Polskę postawić do kąta, zabrać pieniądze, pokazać palcem i wszelkie możliwe sankcje. Ale proszę zauważyć, że TSUE w ogóle nie podnosi problemu praw dzieci i walki z pedofilią na przykład. To jest bardzo ciekawe. Ten problem pedofilii jest dosyć szeroki, zwłaszcza jeżeli chodzi o kraje Beneluxu. No, tam mieliśmy Jeana Marka Ditru i tak dalej. I tego się nie podnosi, wręcz przeciwnie. Zaczyna się o tym mówić w sposób niemalże aprobujący, że jest to, no, to ludzie też tak się zachowują seksualnie. Bogate tradycje mają choćby Zieloni, tak, Niemczech. Ja celowo tak szokujący przykład wybrałem, żeby pokazać, że prawdziwe problemy, z jakimi możemy mieć do czynienia i mamy do czynienia, zupełnie TSUE nie obchodzą. To jest tylko żywa ideologia. Mhm. Handel ludźmi, jaki się odbywa, te obozy pracy, które w Europie to zupełnie ich nie obchodzi. To nie ma znaczenia. Prawa kobiet w społecznościach muzułmańskich. Na terenie Belgii. Ale to byłoby narzucanie wzorców kulturowych, ingerencja w jakieś społeczeństwa, które mają prawo samo stanowić o sobie. Czyli mamy w Europie kobiety emancypowane i kobiety bite. Te bite są słusznie bite, bo są muzułmankami. I taka jest tradycja. Dlaczego słusznie? Bo TSUE się tym nie zajmuje. Prawda? Ale faktycznie my sobie troszkę tutaj żartujemy, ale rzeczywiście ten wymiar sprawiedliwości, to TSUE, które staje się tym, czym się staje, rzeczywiście jest tym niebezpiecznym przeciwnikiem, tak jak pan Łukasz Warzecha mówił. Ale jeszcze wrócę do Polski tutaj, ktoś z panów użył takiego określenia, że Zbigniew Ziobro robi hałas. Ja się tak właśnie zastanawiam, jak długo jeszcze Zbigniew Ziobro będzie mógł robić hałas i mówić właśnie, że to jest historyczny błąd premiera Morawieckiego. To jak długo jeszcze wytrzyma pan prezes Jarosław Kaczyński? Tak długo, jak będzie potrzebne, to prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby pokazywać, o, mamy radykałów i musimy ich też brać pod uwagę. Dla prezesa Kaczyńskiego, wbrew pozorom, Zbigniew Ziobro jest niezwykle wygodny. Dlatego, że z jednej strony
właśnie prezes Kaczyński może robić zbolałą minę i mówić, no popatrzcie, z kim ja muszę pracować, a z drugiej strony puszcza oko do tego elektoratu takiego bardziej radykalnego, mówiąc, no przecież skoro jest Ziobro, to znaczy, że dla was też mamy propozycję. Mhm. To bardzo sprytne. Czyli to może być też taki przeciwko Konfederacji ruch, że tak naprawdę my też mamy swoich eurosceptyków czy eurorealistów. Tak. Mhm. A pan Łukasz Warzecha, jak uważa w sprawie Zbigniewa Ziobro, jak długo jeszcze Zbigniewie Ziobro będziesz nadużywał naszej cierpliwości? No, w sprawie Zbigniewa Ziobro uważam, że 228. 228 to jest liczba posłów w klubie Zjednoczonej Prawicy w tej chwili. Oczywiście można do tego dołożyć jeszcze 3 posłów z koła Pawła Kukiza i pewnie jeszcze 2 posłów niezależnych, pana posła Eichlera i pana posła, niestety, przepraszam, ale muszę tu wspomnieć to nazwisko, Mejzę. No ale mimo wszystko nie jest to większość, formalnie rzecz biorąc. I już o tamte pozostałe głosy trzeba walczyć czasem w sposób brzydki. No więc dopóki jest decyzja, a wydaje mi się, że kierunkowo taka decyzja jest, żeby nie robić wcześniejszych wyborów, tylko żeby dotrwać do 2023 roku, no to Zbigniew Ziobro też dotrwa do tego 2023 roku, bo nawet gdyby przyjąć, że byłaby próba rozmontowania jego reprezentacji sejmowej, tak jak rozmontowano reprezentację sejmową Jarosława Gowina, to po pierwsze ja uważam na podstawie mojej wiedzy i tego, jak obserwuję rozwój Solidarnej Polski, że z Solidarną Polską poszłoby jednak trudniej, bo Zbigniewowi Ziobrze się lepsze, że tak powiem, więzy lojalności udało w wielu przypadkach tam stworzyć, więc pewnie by to nie było tak kompletne rozbicie. Myślę, że paru posłów by się udało wyciągnąć, ale tylko paru, nie tak jak w przypadku Jarosława Gowina. No i jeżeli z tych 228 odpadłoby, dajmy na to, nie wiem, no kolejne powiedzmy 10 osób, no to to już jest dramat. To już po prostu wtedy jest rząd par excellence mniejszościowy, który w zasadzie nie może nic zrobić. I naprawdę wtedy byłby już na łasce nawet nie tych niepewnych tam niby koalicjantów w stylu Pawła Kukiza, ale byłby, czy pana posła Sachajki, ale byłby na łasce no po prostu opozycji. Więc w zasadzie nie dałoby się tej kadencji moim zdaniem dokończyć. Dlatego nie będzie wyrzucenia Zbigniewa Ziobry z rządu. Natomiast ja nie wierzę w to, żeby Zbigniew Ziobro ze swoją formacją znalazł się po raz kolejny na listach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to było w latach 2015 i 2019. A czy swojego stołka może być pewien minister Niedzielski, który mówi, że oto jest niezadowolony z tego, że obowiązek szczepień dla nauczycieli służb mundurowych nie został wprowadzony. Mówi, że do 1 marca muszą się zaszczepić wszyscy medycy i zapowiada, że pracodawcy mają prawo do egzekwowania tego obowiązku. Maseczki jeszcze chwilę z nami zostaną. W marcu to wam powiem, co z tym można będzie zrobić. Z drugiej strony wiceminister Kraska mówi bardziej radykalnie, że to wszystko na dłużej zostanie, że ta powrót do normalności jest jeszcze jednak odłożony. No cóż z ministrem Niedzielskim? Czy ma sobie bidula szukać nowej pracy niczym minister Szumowski, który, jak pisały media, zrezygnował z bycia posłem? No mało kto dodawał, że został dyrektorem Narodowego Centrum Leczenia jakiejś choroby, nie pamiętam teraz niestety jakiej, ale takie mięciutkie lądowanie, wydaje się, mu zafundowano. No mało kto dodaje też o majątku rodzinnym. Informacja o majątku rodzinnym ministra Szumowskiego, który no, ponad 8 milionów zgromadził we własnych zasobach, choć ma rozdzielność majątkową z małżonką. Ja akurat nie lubię patrzeć nikomu do kieszeni, ale zastanawia mnie ten nagły proces wzbogacenia się ministra, rodziny ministra Szumowskiego. No ale to zostawmy na odrębną dyskusję. Co z panem Niedzielskim? Otóż pan Humpty Dumpty, jak go nazywam, będzie potrzebny dotąd, dopóki nie będzie innego kandydata na bycie znienawidzonym misiem. Mamy takiego znienawidzonego misia, który nazywa się, znienawidzonego przez dużą część społeczeństwa, misia, który nazywa się Niedzielski, i on głosem jakby z syntezatora wypowiada przeróżne kwestie. Najczęściej spoza własnych kompetencji, bo jest ekonometrą, a mówi o medycynie. Dotychczas posługiwał się niewyjaśnionymi jeszcze inspiracjami. Moim zdaniem to były akurat maile i polecenia od Debory Birx i Antonio Fauciego, ale nie mam na to dowodów.
Na pewno dużą rolę w tym, co mówił, odgrywały wykresy pana doktora Franciszka Rakowskiego, który pokazywał kolejne straszliwe fale pandemii, które nadejdą. Przecież przypomnę, że zapowiadano, że teraz będziemy niemal martwi, że akurat na te dni lutego miały przypadać momenty największej już piątej fali. Ten wieszcz apokalipsy, profesor Horban, gdzieś... Profesor Horban się rozpłynął, a pan profesor Simon z jakimś takim nieutulonym żalem mówi, że przecież nie możemy przestać nosić tych maseczek, nie możemy odwołać pandemii, bo to jest jakaś socjalistyczna propaganda. Naraz profesorowi Simonowi przypomniała się socjalistyczna propaganda. No więc to wszystko razem, nieutulony żal ekspertów, którzy mogą stracić władzę i pieniądze, i sławę bywania w studiach telewizyjnych. Co będzie pan doktor Sutkowski robił? I ten wpływ taki demiurgowski niemalże na rzeczywistość. Tak, że omikron i wszyscy przerażeni. Omikron albo delta. I inne litery alfabetu. I wszyscy są przerażeni na ten bo nie wiadomo o co chodzi, straszna rzecz. Mhm. Na pytanie kilkukrotne, które otrzymywał mailem pan minister Niedzielski, na jaki wariant wirusa zostały przygotowane preparaty szczepionkowe? Nigdy nie było odpowiedzi i nie ma. Mówi się, one są dobre i bezpieczne i leczą. I leczą omikrona i wszystko leczą. Tymczasem nie ma fizycznej możliwości, żeby te preparaty zostały przygotowane na którykolwiek z wariantów, poza wariantem Wuhan, czyli tym początkowym wariantem, który wylazł z laboratorium w Wuhan. No i tak można opowiadać. Sądzę, że minister Niedzielski jest po prostu wygodny, zbiera na siebie jak taka laleczka łudu wszelkie ukłucia. Jak już tych igieł wbitych w niego będzie tak dużo, że nie będzie mógł się poruszać, to wtedy zostanie wybrany następny miś, który znowu będzie zbierał na siebie. Ale znając życie, to nie zginie. Się nie da się Oczywiście, bo pan minister Niedzielski już praktykował w co najmniej trzech ministerstwach. Za rządów dobrej zmiany już był w Ministerstwie Sprawiedliwości, skąd został pognany. Potem był w ZUS-ie, potem był w NFZ-cie, aż w końcu jest w Ministerstwie Zdrowia. Także to jest ten człowiek, chce się sprawdzać na urzędnik uniwersalny. Mhm. I pan Łukasz Warzecha o tym urzędniku uniwersalnym, w którego wbijane są szpilki, między innymi przez redaktora Gadowskiego tak, również. Staram się. Który się tutaj troszkę waha, ale właśnie uprawia. Panie redaktorze, czyli pan wbije szpilkę. Ja zaraz wbiję szpilkę, tylko pozwolę sobie powiedzieć, że ponieważ jestem połączony przez internet, więc mam jednocześnie podgląd na swój komputer i właśnie wpadła tutaj taka wiadomość z Parlamentu Europejskiego, mechanizm warunkowości budżetowej, posłowie wzywają komisję do natychmiastowego działania, no więc już mamy wstęp do tego, co się będzie działo, bo procedurę tutaj inicjuje Komisja Europejska, nie Parlament, no ale Parlament może właśnie apelować, żeby natychmiast podjąć działania, więc już widzimy, to taki apendiks jeszcze do poprzedniego tematu. Natomiast tym razem ten mechanizm będzie wykorzystany, to nie jest tak, jak to zapowiadano, tak panowie mówili, że może tak, może nie, tylko właśnie będzie. No tak wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o pana Niedzielskiego, ja bym, Witold Gadowski właściwie powiedział tutaj wszystko, co można o samym panu Niedzielskim mówić, bo on zresztą nie jest specjalnie jako on godny uwagi, jest tylko godny uwagi w sensie takim, jaką funkcję, jaką rolę odgrywa w rządzie. Bardziej właśnie rolę odgrywa, bo to jest taka specyficzna rola w tym przedstawieniu. Dlatego to określenie jest tu najwłaściwsze. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, w jakim szczególnym momencie chyba jesteśmy teraz całego tego teatru. Ja tego słowa używam celowo i od dawna. Otóż z jednej strony mamy państwa, w których już władza doszła do wniosku z różnych powodów, bo to te powody też nie są tożsame, one są różne w różnych krajach, ale to są powody czysto polityczne, niezdrowotne, żeby było jasne, że no, trzeba już z tym skończyć. Więc to jest Wielka Brytania, więc to jest Dania, no o Szwecji to już nawet nie wspominam, bo to już wielokrotnie ją przywoływaliśmy. Szwecja tam robiła tylko takie małe ewentualnie korekty, natomiast nigdy nie poszła w stronę tego sanitaryzmu, była bardzo daleko od tego. No a po drugiej stronie mamy kraje takie jak
Włochy, no to przypominam, że tam właśnie setki tysięcy ludzi straciły pracę w związku z tym, że są niezaszczepione, nie mają prawa do zasiłku. Pan premier Draghi, bardzo szczęśliwy z tego powodu, mówi, że to nie są nasi obywatele, oni nie należą do wspólnoty. Mamy Francję, gdzie obowiązuje paszport szczepionkowy i nic nie zapowiada, żeby skrócony. On miał zostać zniesiony. Proszę? Został skrócony do 4 miesięcy właśnie. No właśnie, jeszcze jego ważność została skrócona. Przypomnę, że bez tego dokumentu we Francji nie można w zasadzie zrobić nic. To już nawet test nie wystarcza. No i przede wszystkim mamy Kanadę, która już kompletnie idzie wbrew logice, statystykom i jakimkolwiek trendom, gdzie wręcz planowane są kolejne restrykcje, mimo że no, wszystko wskazuje na to, że to w zasadzie jest już koniec. Oczywiście to ma ten swój kontekst jeszcze konwoju wolności. I teraz mam wrażenie, że Polska jest tak gdzieś w takiej dziwnej, nieokreślonej przestrzeni pomiędzy, że nie ma jeszcze decyzji dokładnie, którą drogą pójść. No niby bliżej jesteśmy Danii i Wielkiej Brytanii i oby tak było, bo są już takie zapowiedzi, ale przypomnę też, że od prawie już 2 lat mamy stan epidemii, który nie został nawet na chwilę zniesiony, nawet nie został obniżony do stanu zagrożenia epidemicznego latem ubiegłego roku, kiedy infekcji było naprawdę bardzo mało, tych potwierdzonych oczywiście infekcji SARS-CoV-2. Więc mamy to, mamy ten obowiązek szczepień lekarzy kompletnie idiotyczny, kompletnie nielogiczny w sytuacji, kiedy służba zdrowia działa fatalnie i lekarze niezaszczepieni mają być odsunięci, czy szerzej pracownicy służby zdrowia, bo to nie tylko o lekarzy chodzi, to pamiętajmy też, że chodzi o pielęgniarki również, to jest bardzo ważne, bo wśród pielęgniarek jest znacznie więcej niezaszczepionych pracowników służby zdrowia niż wśród lekarzy. I oni mają być odsunięci od pracy od 1 marca, no i właśnie te pozostałe zawody, no nie, tutaj ubolewa bardzo pan Niedzielski. No i w zasadzie tak nie bardzo wiadomo, co z tym wszystkim dalej. Jest jakaś mglista zapowiedź, że będziemy znosić restrykcje, ale które dokładnie, kiedy, po co one właściwie cały czas są, kiedy już wielokrotnie stwierdzano, że nic nie dają. Ja tu się odwołuję teraz do konkretnych badań, które się na ten temat pojawiały, badań mówiących o skutkach tych działań niefarmaceutycznych, tak zwanych NPI, niefarmaceutycznych interwencji, tłumacząc dosłownie z angielskiego. I właściwie tak nie do końca wiadomo. No, ja mogę tylko mieć nadzieję, że ze względów znów politycznych, bo to wszystko jest polityka, a nie kwestia ochrony zdrowia, że ze względów politycznych rząd postanowi to wreszcie zostawić za sobą, mieć z tym spokój, zakończyć ten problem, odwołać wtedy ministra Niedzielskiego, bo prawdopodobnie to będzie ten moment, ja tak sądzę, że minister Niedzielski po prostu będzie musiał odejść w momencie, kiedy zapadnie decyzja polityczna, że kończymy z tym cyrkiem, no i że rzeczywiście z nim skończymy. Ale jeszcze bym nie mówił hop, bo jeszcze nie skoczyliśmy. Dopiero powiem, jak skoczymy. Jeszcze ważna rzecz. Jakim cudem żyjemy, skoro nie ma rady konsultacyjnej przy premierze, medycznej rady konsultacyjnej, bo złoży jej dymisję? Jakim cudem my jeszcze żyjemy? Może pomimo wszystko. Pomimo tego wszystkiego. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który mówi, COVID to straszna choroba, ja ją przeszedłem, nie należy jej bagatelizować. A ja mówię, ale jednak żyjesz. To szczęście dla niego. Ale właśnie panowie, bo tutaj pan rektor Warzecha słusznie mówił, że to jest polityczne decyzje i w końcu mam nadzieję, że też to politycznie skończymy, no ale warto zapytać o rozliczenie niektórych decyzji, które zapadały, które kosztowały zdrowie, życie, majątki wielu, wielu Polaków. I co dalej, czy tak jak z ministrem Szumowskim, odejdzie w zapomnienie, następnie minister Niedzielski, jego ekipa, Rada Medyczna, o której pan Gadowski wspomniał. Czy jest szansa na... Oni wszyscy liczą na to, że my zapomnimy. My, czyli społeczeństwo, zapomnimy, puścimy w niepamięć, powiemy trudno, co było, to było, ale jakoś było. To się udało. Jakoś się udało. I na to liczą, że tak będzie. Natomiast co bardziej świadomi, liczą na to, że jednak istnieją gremia społeczne, także gremia fachowe, które gromadzą wiedzę na temat tego, co działo się w czasie pandemii. A przypomnę, że chociażby najbardziej trywialna afera, afera przyłbicowa. Przez ponad rok w Polsce noszono przyłbice.
Ktoś produkował te przyłbice, a ktoś drugi uznał, że one są dobre. A potem wyszedł pan profesor Horban i kilku innych i powiedzieli, nie, przyłbice są niedobre. To jak to przez rok ci przyłbicowcy zarażali straszliwie? No to, prawda, to jest jedna z afer. Kto na tym zarobił? Jak to się stało? Gdzie kwestia służby zdrowia zamknięcia? Przygotowywano tą ustawę Hoca, to pan Piecha to był bardzo aktywny, zresztą bardzo nieciekawa postać. Jak wyliczyłem, gdyby ta ustawa Hoca weszła, mielibyśmy do czynienia z nowym rynkiem, który wart jest co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie 100 miliardów złotych. Ponieważ 18 milionów pracowników musiałoby się testować raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę, że średnio test kosztuje 100 zł czy 110 zł, to można łatwo przemnożyć. 18 milionów razy 100 zł razy 52 tygodnie. Ktoś już był gotowy na tym zarobić. Gdyby ta ustawa przeszła, a przecież brakło niewielu głosów, żeby przeszła, mielibyśmy nowy rynek i nowych beneficjentów. I tak można zobaczyć różnych beneficjentów w różnych okresach. Stadion Narodowy. Wpakowano ogromne pieniądze. Pan Dworczyk przechadzał się tam, otwierał i tak dalej. Kto rozliczył te pieniądze? Jaka była przydatność tego szpitala na Stadionie Narodowym? No i teraz ten indeks różnych nadużyć, bo nie waham się użyć tego słowa, można ciągnąć. To są miliardy złotych, które poszły do czyjejś kieszeni, bo przecież nie w powietrze. No ja bym jeszcze dodał do tego, przy pełnej zgodzie z tym, co mówi Witold, ja bym jeszcze dodał do tego straty przedsiębiorców, którzy trafiali, ci bardziej zdeterminowani, trafiali, odwoływali się do sądów, ich kary administracyjne lub nakładane mandaty były przez sądy uchylane. To są przecież koszty dla Skarbu Państwa, ale to są też straty, realne straty tych przedsiębiorców. No tutaj też ktoś powinien za to odpowiedzieć, podobnie jak ktoś powinien odpowiedzieć za to na przykład, jak funkcjonowała policja, która dostawała jakieś dziwne, nieformalne polecenia z Ministerstwa Zdrowia, od kiedy Ministerstwo Zdrowia kontroluje policję, zachowywała się momentami w sposób przedziwny. Ja na przykład do dzisiaj mam w pamięci tę słynną interwencję, było to bodajże we Wrocławiu, w trakcie której policjanci wtargnęli do takiego klubu otwartego mimo lockdownu i tam pytani o to, proszeni o to, żeby się zidentyfikowali, przedstawiali się na przykład jako James Bond. No przecież to była jawna kpina z obywateli, którzy mają prawo wiedzieć, kto interweniuje. Więc tak, my nie możemy o tym zapomnieć, trzeba o tym pamiętać. No, co do realnej możliwości rozliczenia, nie wiem, raczej wątpię w najbliższej przyszłości, natomiast to nie znaczy, że można to odpuścić. Zdecydowanie. Jeszcze jedna rzecz, bo mówimy, że lekarze są zaszczepieni w dużej części, tylko nie mówimy o tajemnicy poliszynela. Bardzo wielu lekarzy zaszczepiło się fikcyjnie. Rozumiem, że karteczkę mają tylko. Tak. Aha. I to też jest ciekawe i to też właściwie zjawisko z pogranicza, no nie wiem, kryminologii. Mhm. A teraz pytanie właśnie, jak to ocenić, bo być może ktoś miał dobre intencje, nie chciał, a był zmuszany i takich grup społecznych miało być więcej, właśnie mieli być nauczyciele, miały być służby mundurowe, no Niedzielski jest zawiedziony. Panowie, tutaj ten temat wywołany przez pana redaktora Łukasza Warzechę, konwój wolności w Kanadzie. Ja myślę, że to i jeszcze takie wydarzenie, jak panowie pamiętają, związane z turniejem tenisowym i postacią Dziokowicza, który powiedział, że on przyjeżdża, chce grać, no ale nie chce się szczepić, ale chce grać i dostał zakaz tego grania, tam cała ta afera była, odsyłanie, blokowanie i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy ten konwój wolności, z pozoru dalekie wydarzenie, ale jednakowoż w jakiś sposób podobne, gdzie też mamy taki przejaw buntu społecznego, no. Tam jednostkowy, a tu jednak na szeroką skalę, w sytuacji absurdalnej, o której pan... I mamy upiorne igrzyska w Pekinie. Aha, właśnie. O których w ogóle nie mówimy. To są pierwsze igrzyska olimpijskie, które w ogóle nie ogniskują zainteresowania światowej społeczności. To są upiorne igrzyska, które rozgrywają się w trzech odległych od siebie wioskach olimpijskich. Niewiele o tym wiemy, niewiele w ogóle nas to interesuje. Widzimy dramaty przeróżnych sportowców, którzy raz mają wynik pozytywny, raz negatywny i dorobek treningów czteroletnich czy tam sześcioletnich idzie po prostu w niwecz. To wszystko jest upiorne. To są igrzyska jak w Berlinie, przed wybuchem II wojny światowej. Dla mnie
spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem 4 lutego na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich jest bardzo symboliczne i czekałem tylko na to, aż cały stadion wstanie i podniesie dłonie w geście powitania przywódców nowych Rosji, panów. Tak, nowych panów. To jest po prostu jakiś koszmar. Żyjemy w epoce, w której rzeczy czyste i prawdziwe przestały w ogóle mieć znaczenie. I pan Łukasz Warzecha, proszę o komentarz. No, ja jestem bardzo słabym kibicem sportowym, więc mnie na ogół Igrzyska Olimpijskie w ogóle mało interesują, ale rzeczywiście dostrzegam to, o czym Witold mówi, bo jeżeli się jakieś informacje do mnie związane z tymi igrzyskami przebijają, to nie są informacje o jakichś wspaniałych rywalizacjach czy wynikach, rekordowych wynikach, tylko to są właśnie informacje o fatalnych warunkach, o tych testach, które raz pokazują to, raz tamto. I prawdę mówiąc, zdziwiony jestem, że nawet w tej sferze czysto sportowej komentatorzy wydają się nie wyciągać z tego wniosków, no bo przecież te igrzyska zostały zepsute właśnie raz przez miejsce, w którym się odbywają, bardzo specyficzne, w połączeniu z paranoją covidową. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa pozostałe miejsca, które pan przywołał, czyli Australia i Kanada, to one poszły jednak różnymi drogami. To znaczy, jak spojrzymy na Australię, mimo buntów wielokrotnych, które się tam pojawiały, wydaje się, że Australia została jednak spacyfikowana. To znaczy, tam się coś takiego jak konwój wolności kanadyjski nie pojawił. Ja zresztą wielokrotnie czytałem sondaże, z których wynikało, że faktycznie większość Australijczyków popiera niestety politykę rządu Scotta Morrisona i ta buntowała się naprawdę mniejszość, oczywiście mniejszość bardzo liczna, to nie mniejszość rzędu tam, nie wiem, 2%, tylko to było znacznie więcej i w tych sondażach też wychodziły te sprzeciwy tam rzędu powiedzmy 15-20%, ale jednak zdecydowana większość została spacyfikowana. Natomiast Kanada, to jest inna historia. Niezależnie od tego, że sondaże pokazują, że Kanadyjczycy są tym protestem zmęczeni, chociaż nie bardzo wiem, czym mają być zmęczeni ci, którzy mieszkają poza Ottawą, to ewentualnie jak ktoś w Ottawie mieszka, to może być zmęczony tak bezpośrednio, ale jednocześnie taki sondaż, który dopiero co czytałem, pokazuje, że wyraźna większość, tam było chyba prawie 60% Kanadyjczyków była za tym, żeby w ogóle wszystkie ograniczenia znieść, bo mają ich już dosyć, więc nawet jeśli nie podoba im się konwój wolności, a nie podoba im się pewnie dlatego, że nie mają rzetelnych źródeł informacji o nim, widzą, że kierunek, w którym Kanadę kieruje Justin Trudeau, jest absurdalny pod tym względem. I tam to, co się rozgrywa, jest niezwykle interesujące, bo tam mamy do czynienia naprawdę z taką brutalną konfrontacją władzy, która, przypominam, jest władzą tak naprawdę mniejszościową, bo partia liberalna Justina Trudeau procentowo wyborów w 2021 roku nie wygrała. I ta władza się konfrontuje z bardzo jednak dużą grupą obywateli, którzy wydają się niesamowicie zdeterminowani, żeby bronić podstawowych wartości kanadyjskich, albo w ogóle zachodnich, czyli między innymi wolności osobistej. Tutaj muszę powiedzieć rzecz być może zaskakującą, mianowicie gdyby ktoś był ciekaw takiego dosyć rzetelnego i z bliska opisu tego, co się dzieje w Ottawie, to bardzo zaskoczył mnie tekst w magazynie Gazety Wyborczej, bo tam czasem się zdarzają takie rzeczy, które potrafią zaskoczyć i dopiero co czytałem tam reportaż naprawdę rzetelny z tego, co tam się dzieje. Z tego rzetelnego opisu wynika jednoznacznie, że opinie mogą być zróżnicowane mieszkańców Ottawy, natomiast Justin Trudeau ewidentnie przedstawia ludzi, którzy nie robią nic złego, po prostu jako jakichś złoczyńców, jako potwory. Więc jeżeli ktoś ewentualnie jest ciekawy, to może tego tekstu poszukać, póki on jeszcze jest, bo być może ze stron gazeta.pl zniknie. Tutaj warto zwrócić uwagę na portret kanadyjskiego trackera, bo my przenosimy jakby porównanie na naszych kierowców tirów, tylko że po pierwsze te maszyny, których oni używają, kosztują często 200-300 tysięcy dolarów. To są ogromne maszyny. W porównaniu z naszymi tirami, to nasze tiry to są po prostu igraszki przy tym. Po drugie, to są niezależni ludzie. Oni są
przedsiębiorcami, którzy sami siebie zatrudniają. Oni kupują sobie te wielkie maszyny, te traki i to jest jedna z największych grup zawodowych w Kanadzie, dlatego że trakerzy kanadyjscy spełniają rolę logistyczną w całej Ameryce Północnej. Po prostu ich trasy są w tysiące mil idą. Po trzecie, w większości są to ludzie zaszczepieni, czyli ich cierpliwość była wystawiana na coraz większą próbę, dlatego że oni chcąc pracować musieli być zaszczepieni, ale ich praca była uzależniona od wyniku testu. Jeżeli na przykład przekraczając granicę kanadyjsko-amerykańską, co jest normalne na ich trasach, wypadł test pozytywny, to mieli 2 tygodnie wyrzucone z pracy. Musieli być odizolowani. A to są ludzie, którzy spłacają kredyty za swoje traki, spłacają kredyty za swoje domy i muszą utrzymać rodziny z tego, że jeżdżą. Tak więc to nie jest jakiś wybuch emocji, tylko to jest walka o życie tych ludzi. Ci ludzie po prostu uznali, trakerzy, że nie mają już szans zarabiania na swoje rodziny, spłaty kredytów w systemie, jaki stworzył Trudeau. Stąd ruszyli na odstawę. Oczywiście przy wtórze bardzo wielu grup, które ich wspierały, bardzo duża rola Polonii. Należy zwrócić uwagę na to, że w tym konwoju wolności, w tym, co się działo wokół konwoju wolności, bardzo aktywni byli Polonusi. Duża pomoc dla trakerów, cała oprawa wokół i tak dalej, to napawa dużym optymizmem, że nasi Polacy w Kanadzie są aktywni i waleczni, ale ci ludzie walczą o swoje życie. To nie jest walka nawet z sanitaryzmem jako takim ideologiczna, tylko to jest walka o byt ekonomiczny. I Trudeau, złote dziecko, które karmione było złotą łyżeczką, zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak żyją Kanadyjczycy. Stąd jego bezczelność. I gwałtowna odpowiedź. Gwałtowna odpowiedź, ale też tchórzostwo, bo przecież on uciekł z Kanady, z Ottawy. W momencie, gdy konwój wolności wjeżdżał, on uciekł, udając, że ma pozytywny wynik testu. No, pozytywny, za chwilę już miał niepozytywny, tak, bezobjawowo przeszedł podobno i tak dalej. Jak tylko zorientował się, że ma poparcie armii i sił bezpieczeństwa, natychmiast ruszył do ofensywy. No więc zakazał donoszenia do tych uczestników protestu paliwa, 20-stopniowy mróz, ponad 20-stopniowy mróz. Oni muszą się grzać w tych trakach. Mają nie mieć paliwa, czy mają wymarznąć. Mają nie mieć żywności. Policja zaczęła sprawdzać ludzi, którzy się kontaktują z tymi konwojami, a wreszcie policja zaczęła aresztować uczestników tego konwoju. Także w tej chwili następuje już znaczące przesilenie, bo to już trwa. I w tej chwili doszło do aresztowań przywódców tych grup konwoju wolności, bo sam konwój wolności nie ma przywództwa, ale to są grupy wolnych ludzi. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że ci kanadyjscy traperzy, bo ci trakerzy to są właściwie traperzy kanadyjscy, przemierzający tysiące mil, bardzo dzielni ludzie, zdani tylko na siebie i na własną aktywność, walczą w imieniu całej Kanady. A właściwie walczą w imieniu wszystkich tych, którzy chcą wreszcie uwolnienia świata z dyktatu tej obłędnej ideologii sanitaryzmu, która morduje ekonomię. Tak, tutaj bardzo ważną sprawą jest to, co Witold Gadowski powiedział, że oni walczą w imieniu innych, którzy się oczywiście też tam dołączają w jakimś stopniu, bo oni dołączali się w czasie tego przejazdu, bo też trzeba wiedzieć, że Justin Trudeau wprowadzał kolejne restrykcje, kompletnie nie licząc się ze skutkami dla wielu grup społecznych. Na przykład ze skutkami dla drobnych biznesów, których całe mnóstwo w Kanadzie się pozamykało z tego powodu, albo ze skutkami psychicznymi dla dzieci, chociażby wysyłanych na zdalną naukę, albo zmuszanych do tego, żeby nosić maseczki. Nawiasem mówiąc, z zadziwieniem przeczytałem, że dopiero co wprowadzono zasady takie teraz, że dzieci mają mieć maseczki również na przerwach. Wcześniej nie musiały mieć, teraz mają mieć na przerwach w Kanadzie maseczki. Więc Trudeau po prostu jedzie jak walcem i jedyna nadzieja w tym, że zaczęły się odzywać głosy spośród członków partii konserwatywnej kwestionujące tę politykę, choć nie popierające protestu, ale kwestionujące jego politykę wreszcie. No i sam Justin Trudeau straszliwie zjechał w ostatnim czasie w sondażach w Kanadzie. Jest oczywiście pytanie, czy ci, którzy przestali wyrażać poparcie dla niego, przestali je wyrażać, bo popierają konwój wolności. Myślę, że nie wszyscy. Myślę, że to jest w dużej mierze zawód
tym, że on nie umie rozwiązać tej sytuacji, a nie umie jej rozwiązać dlatego, że się od samego początku nastawił do tych ludzi skrajnie konfrontacyjnie. Nawiasem mówiąc, jeżeli patrzymy na sytuację w samej Ottawie, to tam nastąpiło takie ciekawe posunięcie. Otóż zrezygnował, podał się do dymisji szef policji w Ottawie, ponieważ był oskarżany o to, że jest za łagodny wobec uczestniczących w proteście. Więc w tej chwili jest pełniący obowiązki jego zastępca, który zapowiada, że on tutaj zrobi z tym porządek i przywróci centrum Ottawy ludziom. Oczywiście metody znane z państw totalitarnych, że ja wreszcie będę ten zły, który to sytuację zresztą załatwi. To analogie z stanem wojennym w Polsce. Mhm. Dlatego, że anturaż mamy jak ze stanu wojennego, wtedy z grudnia. Wtedy była wielka zima w Polsce i mróz. Tam w tej chwili jest zima i mróz. Stan nadzwyczajny wprowadzony w Ottawie, czyli nadzwyczajne rozporządzenia. To są no, te obrazki policjantów, którzy aresztują ludzi sprzyjających konwojowi, czy wręcz zachowujących jakąś tam sympatię w momencie, gdy oni tam przekazują cokolwiek, no to są obrazki jak ze stanu wojennego w Polsce. A to można mieć takie wrażenie, panowie, że Justin Trudeau pokazuje prawdziwą twarz totalitaryzmu lewicowego. No, to jest strony to jest jeden z najlepszych uczniów, stypendystów Klausa Schwaba. To musimy pamiętać o tym, że Justin Trudeau jest wręcz wzorowym uczniem profesora Klausa Schwaba, o czym Schwab już wielokrotnie mówił. Czyli to jest to, co może nas czekać, tak naprawdę, kiedy tolerancyjni, bo przecież Justin Trudeau jest tolerancyjny wobec wszystkich, włączający, zachęcający takie czy inne mniejszości do tańczy życia. Sambę z tańczy sambę, chłopcami. Tak, oczywiście, a tutaj jednocześnie jest to mroczne, prawdziwe oblicze lewicowego totalitaryzmu. To jest jakaś nauczka, myślę, dla nas wszystkich i dla Polski również. No, ja przeczytałem takie określenie, się pojawiło w jednym z tekstów, że Justin Trudeau jest symbolem, tu muszę zacytować dosłownie, bo nie ma odpowiedniego odpowiednika, nie ma dobrego odpowiednika po polsku, woke liberalism, czyli taki, no, jak to określić, taki właśnie totalniacko-nowoczesny liberalizm, który obejmuje, tutaj odwołuje się już do zachowań samego Trudeau, który obejmuje w geście uwielbienia i przytula demonstrantów z ruchu BLM, ale w przypadku trackerów, no to oczywiście oni są źli, oni zawłaszczają przestrzeń publiczną i z nimi trzeba zrobić porządek. I obrazki o nich są przemocowe, bo ja gdzieś też słyszałem, że takie było, że to tak dużo się o tym mówi, to jest takie przemocowe i reszta społeczeństwa jak gdyby też poddana jest takiej przemocy. Też któryś z tych, pamiętam, polityków kanadyjskich mówił coś takiego. Szanowni panowie, chyba, że jeszcze pan redaktor Gadowski coś do Kanady? Nie, no bo to już wszystko wiemy. No, wystarczy. Na szczęście w internecie można znaleźć niezależne relacje z konwoju, niezależne wypowiedzi. I zachęcałbym naszych widzów, żeby nie oglądali oficjalnych mediów, jeżeli chodzi o konwój wolności, tylko szukali niezależnych relacji. Zobaczycie, jak bardzo różnią się te relacje i jak bardzo oficjalne media poddane są tresurze wielkiego kapitału. Długo dowiadywaliśmy się albo nic o tym, albo było powiedziane o tym, jakieś protesty antyszczepionkowców, jakichś złych faszystów, tak, w Kanadzie. No to wiadomo, trzeba zrobić porządek, ten zastępca policji, szefa policji, który teraz następuje, to co pan redaktor Warzecha mówił, zrobi z tym porządek. Panowie, powoli musimy kończyć, ale na końcu pytanie, które pewnie zadaje sobie nie jeden z naszych widzów, nie jeden człowiek w Europie, w świecie, a zatem Rosja, Ukraina. No pytanie jest bardzo proste. Co panowie przewidują? Wejdą czy nie wejdą? No ale spójrzmy, jaki zawód przeżyły media. A że ta druga w nocy i nic? Druga w nocy, mieli wkroczyć, nie wkroczyli. Ależ zawód wielki, prawda? Miała być wojna, miał być spektakl. Tylko ci głupi dziennikarze, bo tak pro domo sua to powiem, nie zdają sobie sprawy, co to jest wojna. Przecież im się wydaje, że to jest gra komputerowa, w której się ma cztery życia i w której można do różnych targetów celować i je unieszkodliwiać. Gdyby któryś z nich widział wojnę w jej przejawach nawet 20-21-wiecznych, to dzisiaj by krzyczał, chodził po prostu z transparentem, zróbmy wszystko, żeby wojny nie było. Tymczasem ja zauważyłem jakieś niezdrowe podniecenie mediów i niektórych polityków tym, że o, będzie wojna, już czekamy, wreszcie niech będzie, tak? Są gotowe paski, żeby puścić. Tak, niech będzie ta wojna. Tylko konsekwencje tej wojny
straszne, szare i rozbijające Polskę, zupełnie nie przychodzą do głowy naszym komentatorom, przynajmniej tym mainstreamowym. Bardzo dziękuję, to bardzo szalenie ważne, ciekawe spostrzeżenie. I pan redaktor Łukasz Warzecha. No, ja mogę powiedzieć tyle, że w poniedziałek wieczorem napisałem komentarz do Środowej Rzeczpospolitej, w którym postawiłem tezę, że wojna się w środę nie zacznie. Oczywiście pisząc, że mogę się mylić, no ale okazało się, moje przewidywanie okazało się trafne i ja temu nastrojowi nie uległem, po prostu dlatego, że z analizy, zimnej analizy, chłodnej analizy zysków i strat Rosji, jakkolwiek Rosja bywa nieracjonalna, no ale tutaj wychodziło, że korzyści z tego ataku przynajmniej w tym momencie nie będzie, bo pamiętajmy, że to nie należy ulegać takiemu złudzeniu, że o, Władimir Putin to jest jakiś samodzierżca, który jak zwariuje, to od razu Rosję wyśle do ataku przeciwko wszystkim. Władimir Putin jest reprezentantem pewnego układu i ten układ reprezentuje określoną racjonalność. Ta racjonalność polega na tym, żeby nie stracić kontroli nad własnym społeczeństwem, żeby nie stracić kontroli nad własnymi zasobami finansowymi. I te względy, moim zdaniem, przemawiają za tym, że raczej będziemy mieli do czynienia z takim powolnym gotowaniem żaby, być może z jakimiś takimi no, skoncentrowanymi, chwilowymi uderzeniami, może z jakimiś elementami wojny hybrydowej. Natomiast prawdę mówiąc, przynajmniej w tym najbliższej, przewidywalnej perspektywie nie bardzo chce mi się wierzyć w jakiś frontalny rosyjski atak na Ukrainę. Po pierwsze, zgadzam się całkowicie z tym, co mówił Łukasz Warzecha. Po pierwsze, w czasie spotkania Xi Jinpinga z Putinem 4 lutego omawiano kwestię ukraińską, ale Xi Jinping połączył ją z kwestią tajwańską. No właśnie. I tutaj gra odbywa się już na kilku fortepianach, dlatego że z jednej strony dla Chin rzeczywiście atak na Tajwan i zajęcie Tajwanu jest kwestią kluczową, ważną i nie, to nie tylko prestiżowo, ale także strategicznie i zyskują Chiny w tym momencie. Dla Rosji dziś atak na Ukrainę jest bezsensowny, dlatego że gdyby Putin chciał mieć swój rząd, powolny sobie rząd w Kijowie, to wykorzystując agenturę wewnętrzną na Ukrainie, mógłby to przeprowadzić za kilkaset milionów dolarów. Mniej więcej taką operację, jak kiedyś, która kiedyś miała miejsce tylko ze strony CIA w Iranie, gdzie obalono rząd Mossadeka. To podobną operację mógłby przeprowadzić Putin za pomocą swoich służb za kilkaset milionów dolarów, góra. Podczas gdy jeden dzień wojny kosztuje ponad miliard dolarów. Ta wojna, a potem okupacja Ukrainy, to są niewyobrażalne pieniądze. Nie mówiąc o sankcjach gospodarczych, stratach wizerunkowych, etc., etc. Więc Putin, jakby nawet nie był szalony, przecież potrafi liczyć. I szantaż trwa od 17 grudnia 2021 roku, kiedy Rosja przedstawiła warunki wobec NATO, przedstawiła je Amerykanom, jak uważając, że tylko Amerykanie są w stanie zawiadywać NATO, bo całe kierownictwo NATO dla Rosjan nie jest już poważne. I od 17 grudnia do dziś trwa ten poker i on będzie jeszcze trwał. Natomiast wykroczenie poza umowę z Xi Jinpingiem, nieformalną umowę z Xi Jinpingiem, jest stratą, dlatego że Chińczycy nie są zainteresowani w destabilizacji Ukrainy dziś. Dlaczego? Dlatego, że planują jedwabny szlak. I w momencie, gdyby doszło do wojny na Ukrainie, mają zdestabilizowaną całą Europę Środkową i Wschodnią. Ukraina już pokazała, jak tak. blokuje. Więc dla Chińczyków spokój na Ukrainie jest ważny. Spokój w Europie Środkowej także jest ważny, bo tu ma być jeden z najważniejszych hubów, mówiąc już tak logistycznie, jedwabnego szlaku. Zwrócę uwagę na to, że była już próba destabilizacji budowy jedwabnego szlaku na terenie Kazachstanu. I tam Rosjanie bardzo szybko interweniowali w interesie Chińczyków także. Więc to są szachy międzynarodowe. Ja tylko mówię o pewnym wycinku tych szachów. Natomiast komu może zależeć dziś na tej wojnie? No tym, którzy nie chcą jedwabnego szlaku, na przykład w tej globalnej rozgrywce, czyli największego szlaku wymiany handlowej lądowego. Komu? No Amerykanom. Więc wszystkie media amerykańskie i wszystkie nasze media oficjalne grzeją po prostu... Prą do wojny. Idiotycznie. Znaczy, ja rozumiem interes amerykański,
interes przemysłu zbrojeniowego, ja to wszystko rozumiem, ale jaki interes mają nasze polskie media w tym, żeby podgrzewać, zagrzewać? Jaki interes ma na przykład nasze Ministerstwo Obrony Narodowej, które przekazuje nieodpłatnie sprzęt zbrojeniowy i broń Ukrainie? Wszyscy im sprzedają broń, bo to jest dobra okazja do zysku, a my dajemy nieodpłatnie. W moim imieniu, w imieniu polskiego podatnika, ktoś śmie kupione za moje pieniądze uzbrojenie przekazywać za darmo Ukraińcom, podczas gdy Rada Obwodu Lwowskiego właśnie podjęła uchwałę o tym, że rok 2022 będzie rokiem ukraińskiej powstańczej armii, prawda? Oczywiście mówiąc to wszystko, już widzę nagłówki w pewnych mediach, ty Ruska, onuco, prawda? Ale no, proszę wybaczyć, rozsądek przeczy wszelkim ideologiom. Nic nas nie zwalnia od myślenia, to jest prawda. Szanowni panowie, jak zawsze była to wielka przyjemność gościć panów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To był program Prawy Prosty Plus, a jego gośćmi był pan redaktor Łukasz Warzecha. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. I redaktor Witold Gadowski. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Kłaniam się nisko, ja nazywam się Łukasz Karpiel. Do zobaczenia.